Dzień dobry, Jacek Szopiński, witam w drugiej kawie. Dziś naszym gościem jest Artur Ciechociński, Rynek Śląski i organizator 46. 46. już, dzień dobry, targów budownictwa. Mój dom. Targi z dużą tradycją, targi wędrujące można by trochę powiedzieć, bo przecież Opolanom jednak chyba wciąż kojarzą się z Okrąglakiem i z terenami wokół Okrąglaka, prawda? Tak, bo to historycznie Okrąglak miał być takim, znaczy w ogóle targi, Rynek Śląski powstał na bazie tego terenu wokół Okrąglaka. Była taka idea, to jeszcze ze świętej pamięci Jacka Kucharzewskiego, żeśmy to razem opracowali, że ten cały, można powiedzieć, teren zostanie przeznaczony na, z tym wtedy już Okrąglakiem istniejącym, za PRL wybudowanym, na takie miejsce, gdzie będą się odbywać imprezy i targowe, i wystawy, i sport, i kultura, i rozrywka. Za własne pieniądze, jak pamiętam do dzisiaj, architekt Dziekoński, czyli ten, co wybudował panoramę racławicką, zrobił nam taką wizję tego całego terenu, co i potem się tej wizji trzymaliście. Nie, ta wizja po prostu, ja chciałem tego skończyć, no po prostu no, brakło woli politycznej, bo to było najlepsze miejsce, jakie można sobie chyba wymyśleć. Każdy nam tego w tym czasie, że tak powiem, zazdrościł, że jest w centrum miasta takie coś, że dojazd z czterech stron, zabezpieczenie przeciwpożarowe, hotel, szpital, wszystko na miejscu, ludzi nie ma, czyli duży parking, duża scena, mniejsze obiekty można wybudować, także no... I jak powiedziałem, gdzieś brakło tej woli politycznej, żebyśmy mieli i mieli się czym chwalić taki teren, można powiedzieć, który służyłby wielu historiom, jakby, czy targom, jak powiedziałem, czy muzyce, czy kulturze, czy wystawiennictwu, czy rekreacji, sportom jakimś. No jakoś tak stało się tak, jak się stało, zamiast wyremontować Okrąglak, przebudowano go i zrobiono z tego większą salę gimnastyczną. Panie Arturze, teraz targi odbędą się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym, tak, czyli miejscu jakby specjalnie wybudowanym i specjalnie pomyślanym pod tego rodzaju działalność. Co będzie można zobaczyć w tym roku? Czy będzie coś, czego nie było wcześniej? Znaczy, zawsze na targach jest coś, bo czego nie było wcześniej, bo docierają do takich miejscowości jak Opola po jakimś czasie. Czyli te nowości światowe. Te nowości światowe, to co jest gdzieś tak w większych miastach, no to tu na tę prowincję dociera w końcu. Oj, z tą prowincją to ostrożnie, nie jesteśmy żadną prowincją. Dobrze. I nie, odczarujmy to, za klątwę połóżmy nad prowincją, nie ma. Docierają takie historie, no, technologiczne przede wszystkim, można powiedzieć pomysły nie tylko wyposażenia wnętrz, ale to chodzi o technologię pewnie grzewczą, energooszczędną i tak dalej. I na tych targach też będą firmy, które to będą. To znaczy, co? Na przykład mini stos atomowy do ogrzewania domu? To jeszcze nie ten czas, ale na przykład już, że takie urządzenia, które się wiesza na ścianie, na przykład, ja daję taki przykład. Tylko. A takie wpinane do gniazdka? Nie, to nie. Jest na przykład, może być w kształcie obrazu, lustra, czegoś tam i zużycie energii elektrycznej na ogrzanie danego pomieszczenia jest ponad 30% mniejsze niż innych urządzeń elektrycznych, które pełnią tą samą funkcję. To jeszcze tego funkcja dekoracyjna, czyli to tak służy na przykład, że nie mamy kaloryferu, nie mamy nic, możemy sobie wyjechać z domu, wracamy, jest zimno. Włączamy, za chwilę to już jest po prostu, bo to jest... A pewnie jak się to da podłączyć podłącznik czasowy, to jeszcze się to włączy wtedy, kiedy będziemy chcieli. Nie ma potrzeby, bo to jest grzanie falami podczerwieni, prawda, więc to ogrzewa może nie tyle powietrze, co przedmioty, czyli nas. A nie jest to szkodliwe? Jak słyszę fale, to zaraz się boję, że to szkodliwe. No Jezus, tych fal jest tyle już w tym świecie, to ich nas otacza, że już sami nie wiemy, co jest szkodliwe. Nie dowiemy się. Za 100 lat ludzie będą wiedzieć, czy to tak jest, czy nie jest. Tendencje ekologiczne, zwłaszcza przy wszelkiego rodzaju, czy to już zrealizowanych, czy proponowanych uchwałach i próbach ustawowego uregulowania tego, żeby jednak ludzie palili, żeby korzystali z pieców wyższej jakości ekologicznych i tak dalej. Czy to się również odbija na tym, co wystawcy prezentują na wszelkiego rodzaju targach poświęconych między innymi technice grzewczej? Tak, tych pieców węglowych jest, że tak powiem, na ekspozycjach coraz mniej. One są, one funkcjonują, nie da się ukryć, że koszt palenia węgla jest połowę mniejszy niż czymś innym. Natomiast czy tak to jest naprawdę, też trzeba zwrócić na jakiś jeszcze dodatkowy element palenia węglem.
niech węgiel kosztuje 50% mniej na przykład niż prąd czy tam gaz, ale z drugiej strony my jakoś siebie nie szanujemy i nie liczymy naszej pracy. Ten węgiel trzeba przywieźć, trzeba go składować, ten piec trzeba czyścić, ten popiół trzeba wysypywać, to jest brud, to jest robota. Jeżeli byśmy zatrudnili w tym momencie człowieka do palenia w naszym piecu, to by się okazało, że to wcale nie jest takie tanie, tak? Tak, droższy od na przykład prądu. Więc to, tu jest też pewna, no, jakbyśmy może mieli, mamy za dużo może czasu, bo ludzie, którzy mają tego czasu mniej pracują i nie mają czasu na palenie węglem, no to niestety przechodzą na takie źródła energii, które są czystsze, bardziej ekonomiczne, energooszczędne. Ogrzewanie to jakby tylko jeden element tego, co będzie można zobaczyć tak, na targach, myślę, że, prawda? Tak, ale to jest najważniejsze. No niestety żyjemy w takim równoleżniku. Mamy taki klimat, tak. Mamy taki klimat. Sorry, taki mamy klimat. Tak. Że niestety musimy się grzać. 6 miesięcy właściwie, prawie że, prawda? Tak, nawet no tak więcej, nawet więcej. To już niedługo, bo tak, zima niby jest łagodniejsza, ale trwa dłużej. Niedługo dojdziemy do tego słynnego powiedzenia, że panie, to u nas... 10 miesięcy zima, potem lato i lato. Tak, w drugi wtorek lipca rozpoczyna się lato i trwa do środy, mniej więcej. Tutaj w terenach podbiegunowych mniej więcej. Tak to czasem bywa. Miejsce, zaczęliśmy od tego miejsca, to znaczy od tego, że targi zaczęły się w innym miejscu, teraz są w innym. Czy to miejsce, w którym jesteście teraz, z tym terenem, który jest wokół centrum, zabezpiecza wasze potrzeby? Jeżeli miały być targi większe niż ten obiekt, no to problemem nie jest, bo to wystarczy postawić namiot. Myśmy namioty pod Oknoblakiem też stawiali. Były czasy, że tych firm, jeśli było 500 czy ponad 500 firm na targach, to trzeba postawić 5 albo nawet 6 namiotów, które to te firmy mieściły. No to były takie czasy. To wszystko był ten boom gospodarczy, to wszystko zjeżdżało, tworzyło się, więc była taka potrzeba. No teraz to jest już wszystko bardziej ustabilizowane i na targach są firmy, które jakby ciągną ten rynek. Czyli to są ci, którzy zbierają zamówienia, panują nad tym, szukają potem podwykonawców i tak dalej. Czyli nawet jak idziemy i na targi i okazuje się, że może tam tych wszystkich firm nie ma i nie będzie, ale wiemy, że to są dobre firmy, to są firmy, które są rzetelne, znają się na tym, co robią i jeżeli nawet zlecimy, a oni nie mają mocy przerobowych, to wiemy, że jak nawet podzlecą, to i tego pilnują od początku do końca, bo swoim autorytetem, prestiżem za to odpowiadają. Dlatego też często są na targach i jak powiedziałem, decydują o jakości tego rynku budowlanego ogólnie rzecz biorąc. Wróćmy, chodziło mi o to, żeby ustalić, czy raczej jest tak, że musieliście odmawiać wystawcom, czy raczej jest tak, że musieliście obawiać się o to, że będą puste miejsca? Ani to, ani to. Mniej więcej jakoś tak... Jakoś domykają się te targi, tak? Tak, to się wszystko domyka i mówię, na dzień dzisiejszy mieści się to wszystko w tym obiekcie. To nie trzeba go nawet rozbudowywać. To znaczy, bo jak powiedziałem na początku, no niestety jesteśmy troszeczkę takim miastem między Wrocławiem a Katowicami, więc populacja ludzi, ilość tych zleceń na rynku, ilość budów i tak dalej, no to też się jakoś obraca, taka sama jest ilość potrzebnych firm i tak dalej. No ale, z drugiej strony przecież coś takiego jak tradycja, jeżeli jakaś impreza jest organizowana 46 raz, no to chyba świadczy o tym, że na stałe się już wpisała w kalendarz, że już nie tylko w Opolu, ale myślę, że w tej południowej Polsce ludzie doskonale wiedzą, co to są targi Mój Dom i kiedy one są i nie gdzie one są. W południowej Polsce, w całej Polsce wiedzą, co to jest Mój Dom, bo to rzeczywiście jest kawał historii. Natomiast targi są elementem w gospodarce, co bardziej potrzebnym. To widać w Europie, że ich jest coraz więcej. Coraz więcej firm z tego korzysta. No nie ma innej możliwości pokazania czegoś nowego, czy nowych trendów nawet, czy nowego stylu, czy nowych technologii, jak na targach. No przecież nie w internecie, nie w gazecie, bo to jest wszystko tylko są opisane, które jest cierpliwe. Tam można opisać historię o telepatycznych otwieranych bramach. A prawda? Są już takie? Będą na targach? W internecie jest będą to, na targach? Tak, jest to w internecie opisane. Są takie bramy garażowe, otwierane telepatycznie. Ja mam, no i w sensie, teraz. Przyjeżdżam myślę do Brawo, pomyślę, otwórz się, tak.
Idzie pan, no to trzymuje papier, jest cierpliwy. Natomiast żeby to zobaczyć, no to trzeba pójść na targi i czy rzeczywiście one są. Może 1 kwietnia, bo targi trwają od 31 marca do 2 kwietnia, więc może 1 kwietnia taki, coś takiego będzie. To taki termin trochę żartobliwy, powiedziałbym. To jakoś tak się składa, że mamy zawsze na przełomie marca, kwietnia albo na początku kwietnia, więc gdzieś tam zahacza to no, tego 1 kwietnia. Czyli piątek, sobota, niedziela, proszę zarezerwować sobie czas i zajrzeć do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego. Tak, każdy kto buduje, każdy kto remontuje, choćby nawet tylko po to, żeby się zorientować jak rynek wygląda, jakie są ceny, jakie są trendy, jakie są możliwości, jaka jest tak, technologia. Zamiast tradycyjnej weekendowej wycieczki do marketu budowlanego, zajrzyjmy na targi. Potem można iść tam, jak już coś się dowiemy, wyedukujemy, to potem szukamy rzeczywiście, bo to no, najpierw chodzimy do szkoły, a potem po tej szkole idziemy do pracy. I potem żyjemy. Aha. Więc tu też tak myślę, jest taka procedura i tak to powinno być, że idziemy gdzieś się pouczyć, popatrzeć, zorientować, a potem dopiero możemy szukać tych naszych towarów, materiałów do remontu wymarzonych, czy zacząć budowę domu, czy remont tego domu, czy mieszkania. No ale najpierw trzeba wiedzieć, co robić. No niestety tak się to ułożyło, że na rynku jest dość dużo podmiotów, czy ludzi, którzy no... robią rzeczy no, niegodne, można powiedzieć. To wiemy na przykład z samochodami, oglądamy takie programy telewizyjne, jak to wyglądają ci fachowcy, prawda? Jak się te samochody naprawia, więc musimy zdać sobie sprawę, że taki jest świat, taki jest rynek. I musimy tej wiedzy trochę mieć swojej, żeby nas nikt po prostu nie kiwnął, nie wpuścił maliny, żeby potem tego nie żałować. Artur Ciechociński, Rynek Śląski, organizator tak 46. Targów budownictwa Mój Dom. Dziękuję bardzo. Dziękuję.